Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Droid152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, witam was w nowym odcinku na kanale, słyszymy się dzisiaj na nowym mikrofonie, czyli na Nowoxie NCX. Wow, co my mamy tutaj do zrobienia w tych Mrocznych Tajemnicach? Poszukiwania Ulumulu. Szaman Wygnaniec Urszak zdradził mi, że jedyny sposób na w miarę bezpieczne przedarcie się do podziemnej świątyni Śniącego, muszę zdobyć Ulumulu, święty amulet przyjaźni, respektowany przez wszystkich orków. Przyjaciel Urszaka z wolnej kopalni może sporządzić dla mnie Ulumulu. Tak, musimy go poszukać, wypędzony szaman orków. Uratowałem szamana Urszaka przed jego własnym ludem. Z wdzięcznością opowiedział mi resztę dziejów Śniącego. Teraz mogę wrócić do Xardasa, by wypełnić wreszcie moje zadanie. Xardas Nekromanta. Nareszcie spotkałem Xardasa Nekromantę. Nasza rozmowa okazała się niezwykle interesująca. Xardas wyraża się sceptycznie o szansach powodzenia przedsięwzięcia nowego obozu. Za to opowiedział mi pierwszą część historii związanej ze Śniącym. Nie bardzo wiem, co mam powiedzieć Saturasowi. Cóż, my musimy się na pewno przeteleportować do Xardasa. Aktualny moment. Tylko nie wiem, czy mam założony teleport. Mamy. To 9 i lecimy. Znowu muszę się nauczyć sterowania, bo oczywiście tak to jest, jak przez większość czasu się gra w Kroniki Myrtany, oczywiście. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, pójdziemy sobie fabułę ogarnąć. Też jeden z was, chyba druid, zwrócił mi uwagę, że przecież mamy telekinezę, a ja głupia nie wiem, co ze sobą robić. Gdzie mam telekinezę? Tu mam. Czy ja mogę to zebrać w ogóle, tą telekinezę? Jak? Jasne, że mogę. Natomiast marnowanie tej telekinezy mnie trochę boli. Ile ja mam tego? Mam 6 zwoi. Dobra, walić te talerze. Naprawdę, niepotrzebne mi jest w ogóle to złoto. Chwilowo to nawet nie mam alchemika, więc nawet nie może dla mnie zrobić napojów z rudy, więc to też jest bez sensu. Chwilowo zajmiemy się, moi drodzy, fabułą. Cześć, Xardas. Na sam początek porozmawiamy. Witaj. No, witaj, witaj. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? 5 szamanów, którzy przywołali Śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, Śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Mhm, jasne. Czyli co, będziemy dalej kontynuować ten wątek. Chwilowo wątek pradawnych zostawiam. Nie chcę się do Balayarete tam ogarniać spraw. Natomiast do magów wody się przeteleportujemy teraz. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. Okej. Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Jasne. Czy nie wydaje ci się, że Saturas zachowuje się dziwnie? Co masz na myśli? Jest bardzo skryty, ciągle wodzi gdzieś zamyślonym spojrzeniem. Czasami wydaje się nieobecny duchem. Nasz mistrz bardzo dużo pracuje. Studiuje starożytne księgi, które znajdują się w bibliotece. Dzięki tym zapiskom być może uda nam się przełamać moc bariery. Mhm. Saturas prowadzi własne zapiski traktujące o tych badaniach. Naprawdę? Zapisuje w nim najważniejsze fakty. Często schodzi z nim na dół, tam gdzie znajduje się kopiec rudy. Tylko tam może w ciszy i spokoju oddać się przemyśleniom. A czy widziałeś może, żeby zachowywał się dziwnie? Raz czy dwa widziałem, jak schodząc na dół zeskakiwał z mostku i coś pod nim robił. Wydaje mi się też, że słyszałem wtedy szczęk przekręconego klucza, ale pewnie to tylko moje przesłyszenie. Być może.
Myślę, że bardzo mi pomogłeś. Kurde, nie rozumiem, dlaczego ja teraz mogę się o takie rzeczy pytać. Rozmawiałeś z Xardasem? No kurde, i teraz co powiedzieć? No dobra, spróbujmy tak. To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. Oczywiście musimy teraz magów wody troszeczkę od siebie odsunąć, no bo tak jak wiemy, ich plan nie jest dosyć bezpieczny i dosyć dobry. Cóż, musimy się zająć tym, co poradził... Moment, co? Kim ty jesteś? Nie powinieneś wiedzieć. Witaj! Okej, okay, to jest jakiś no-name, który się nazywa Dreamerion? Jezu. Dobra, kurda, nieważne. Tak, my idziemy teraz tutaj do oczywiście kopalni. Do wolnej kopalni, która nie jest już aż tak wolna i do tak zwanego kotła. Cóż, musimy tutaj ogarnąć parę spraw. Jeszcze na szybko bym sobie zerknęła do dziennika. Tam już widzę, że Gorn jest. Poszukiwania Ulumulu, tak. Droga do świątyni. Zaczynam rozumieć plan Xardasa. Poprosiłem go o pomoc w zniszczeniu bariery, której zgodził się mi udzielić. Jednak nie zamierza posłużyć się w tym celu kopcem rudy. Zamiast tego polecił mi odnaleźć drogę do podziemnej świątyni Śniącego. Oczywiście. Spotkanie. Tak, my musimy w ogóle do Diego iść. Droga siedmiu kroków to na razie nas nie obchodzi. Pradawni nas nie obchodzą. Nieznajomy nas na razie nie obchodzi, towarzysz też, tajemnicza Remyta, dobra. Okej, okay, czyli na razie robimy zadania główne, zaczniemy tutaj od wolnej kopalni. Przybywasz w samą porę, przygotowujemy się do kontruderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Mhm. Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Mhm. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Choć nie jesteś jednym z nas, wielokrotnie oddałeś nam nieocenione przysługi. Dlatego chcemy cię prosić o udział w tej misji. Pójdę z tobą. Razem może się nam udać. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. Jasne, no tak. Czemu nie? I tak muszę dostać się do kopalni. Nieważne, dlaczego to robisz. Cieszę się, że jesteś z nami. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. W porządku, tylko mam nadzieję, że Gorn się nie zbaguje i nie będzie mnie bił na przykład. Mam iść za tobą, czy ty idziesz za mną? Nie wiem, chyba ty za mną pójdziesz. Uff, prawie zapomniałem. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. Okej. Okay. Więc lepiej do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na ciebie tutaj. Jasne. Idziemy więc jeszcze do Wilka przy okazji i zaraz sobie tutaj wrócimy. Dobrze, że mam ten pierścień prędkości, bo bez niego byłaby taka lipa, że no kurde, sobie nawet nie wyobrażacie. W ogóle mam nadzieję, że wam się miło mnie słyszy na nowym mikrofonie, bo jestem naprawdę zadowolona z zakupu. I mam nadzieję, że się będzie sprawdzał na dłuższy czas niż tamten. Jest dużo lepszej jakości niż Novox NC1, to też trzeba mu przyznać. Dobra, Wilk, cześć. Witaj! Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. Mhm. O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal.
Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. Okej. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. Okej. Czy to wszystko już z tobą, Wilk? Witaj. Czy coś jeszcze? I mówisz mi to wszystko, nie żądając niczego w zamian? No, nie zupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję, będę bardzo szybko... bardzo dużo... A, nieważne. Mam troszeczkę płytek. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty. Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia. To coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Dobrze, z tego co pamiętam, to ta zbroja z płytek pancerzy pojawia się nam w 5 rozdziale chyba. Wtedy jest do odebrania u Wilka, także będziemy tutaj w 5 rozdziale czekać. Co prawda do 5 rozdziału wcale nam wiele nie brakuje, więc to też jest na pewno jakaś tam przyjemna sprawa. Jeżeli chodzi o dalej wątek pradawnych, Balejare T, Uryziela i tak dalej, to myślę, że będziemy sobie to kontynuować we właśnie 5 rozdziale, a teraz będziemy tutaj dalej ogarniać sprawę fabularną. Witaj! Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Idź przodem, pójdę za tobą. Jasne, dobra, to idziemy. Tylko wiecie co, przydałoby mi się, abym zdjęła pierścień prędkości, albo żeby Gornowi dać miksturę prędkości. Ja mam miksturki na pewno, bo mogłam mu coś tam rzucić. O Jezu, mam ich milion. Dobra, wiecie co, to dam mu miksturę. Witaj! Masz napój szybkości. Wypij to. Lekkości niech będzie. Do boju! Dawaj, Gorn, do boju. Zanim obrócę myszkę, to ty oczywiście się zbagujesz pewnie. Mam nadzieję, że tuptasz za mną. O, jak najbardziej. O, jak fajnie. Ojej, dobra. Mam nadzieję, że się nie zgubisz. Widzę, że masz nawet problem z miksturą prędkości za mną nadążyć. Ale no cóż, lepsza mikstura prędkości niż jej brak. Mam też nadzieję, że mi grę nie wywali. Powinnam robić częściej save'y, bo... ostatnio MT zaczęło mi wywalać. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ono nie wytrzymuje jakiegoś napięcia, czy co? Uwaga! Brzytwy! Polują w stadach jak zębacze, tylko gryzą znacznie mocniej. Powinniśmy się najpierw z nimi rozprawić. Znasz mnie. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. No okej, brzytwy nam się pojawiły. No dobra. Jak dużo? No, parę. Widzę, że ten wilk ma jakiś problem ze mną. Natomiast brzytwa atakuje raczej pojedynczo. Widzę, że jej robię siekę totalną. Okej. Okay. A ty, Gorn, jesteś za mną? Czy co ty robisz ze sobą, chłopie? Widzę, że nie masz już mikstury prędkości. No ja bym nie powiedziała, że atakują w stadach, bo nie widzę, żeby atakowały. Natomiast widzę, że zadajemy im całkiem ładne obrażenia. To jest na pewno przydatna sprawa. Ona nie zdąży w ogóle nawet do mnie podejść, a już leży plackiem. No chodź. Gorn się tam zbugował oczywiście, bo czemu nie? Ciekawi mnie, jakby mnie ugryzła bardzo. Okej, okay. Czyli ja jej takie obrażenia zadaję bez jakiegokolwiek kryta. Dobrze wiedzieć. Jak mam kryta, to na 2 strzały jest, dobra. Gorn, gdzie ty jesteś? Chodźże chłopie, bo nie mam siły do ciebie. Przed nami dosłownie jest wybijanie jeszcze większego terenu. A ten już mi się gubi. Jezus, Gorn, proszę cię, chodź tu. Ej, no pliska.
No, co jest z tobą? Ja zauważyłam, że czasami jak odbiegnę, to te postacie nie wiedzą, co mają robić ze sobą. Okej, okay, Gorn, dobra, biegnij tak, jak ci tak lepiej. Zaczekaj. Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. O jasne, Gorn. Świetnie. Dobra, wiecie co, ja nie zbieram tego. Już bez przesady, ja nie mam za bardzo co tutaj zbierać, bo to jest po prostu bez sensu. Wydaje mi się, że przed kopalnią będzie ktoś stał. No i mam rację. Chyba Fletcher tutaj stoi? Czy nie? Szakal. Ała, ej! Ejejej, no ej! Halo? Panowie? Co oni są tacy trudni? What the hell? No to było dziwne. No dobra, muszę ich, wiecie, pojedynczo podejść, po prostu pogadać. No. Patrzcie, no, to ten gość z obozu na bagnie. Za długo zadawałeś się z tymi świrami z sekty. Zdążyli ci zrobić wodę z mózgu. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! Mhm. No, tylko że tutaj wszyscy mają mistrza chyba. Dobra, muszę się zapisać, bo... widzę, że będzie trudno. No, szczególnie jak ten wyciągnie kuszę. No kurna, no! Halo! Kocham to, że jeszcze mi się bieganie postanowiło skończyć w międzyczasie. No. Ała, no szkolera jasna, no. No jeszcze mi brakuje, żeby mnie dobił, nie? Dobra. Ciebie. Ciebie. I ciebie. No, powiem, że nie było łatwo. Łamacz kości, szakal. Bełty miał przy sobie i ciężką kuszę. Ja w ogóle mogę kuszę nosić? Cokolwiek takiego? Czy nie za bardzo? Widzę, że mi zręczności w ogóle brakuje. Dobra. Lekka kusza. Dobra, z was to mogę zebrać jakieś tam rzeczy akurat. Nie macie tego dużo, więc jest całkiem okej. Okay. Dobra, musimy się czymś wyleczyć, bo widzę, że dostałam całkiem solidnie. Boję się tylko, że tych strażników będzie tam tylko i wyłącznie więcej. Okej. Okay. Dobra, zróbmy F5. I wygląda na to, że musimy teraz do stróżówki tutaj wejść i otworzyć. To tutaj jest stróżówka? Tak. Mam tylko nadzieję, że nie dostanę od Gorna w łeb. Gorn to w ogóle się gdzieś zgubił. Miał tu niby zejść. No dobra. No to w takim razie wchodzę tutaj, nie? Zobaczymy, co znajdziemy w tej kopalni. Prawdopodobnie pełno strażników, którzy będą chcieli odciąć mi coś. I nie będą na pewno mili. A, cześć Gorn. No, ale z tą kuszą to mi wypierdzielać. No, kurde. W ogóle najbardziej to mnie boli to, że ja tych ludzi nie dobijam. Aż przez przypadek wyszłam z tej kopalni. Kto tu leży? Okej. Okay. Cholera jasna, no. Nie lubię takich sytuacji. No kurde, mać. Zaraz zginę, nie? Wiecie, no kurwa.
Zrobiłam stały zapis. Wiecie co, zastanawiam się, jak to jest, że mroczne tajemnice są tak niezbalansowane. Tu się zapisałam? Nie, tutaj. Ja chyba od razu zejdę na dół, wiecie? Albo do tych kuszników. Bo oni są najgorsi. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. Wywaliło mi grę po drodze. Nie mam biegania dalej. Cóż, wiecie co? Ja chyba od razu zejdę na dół, bo... to będzie chyba lepsza sprawa. Tu jest Gorn i ten strażnik. No dawaj. Dostanę za chwilę, kurna. No chodź. No jakim prawem ja dostaję z tej kuszy na górze? No co jest? Jak? Gdzie? Co? Kurde, no. Idzie dostać jakieś nerwicy. Ta, no jasne. No nie wytrzymam za chwilę, nie? Specjalnie zlazłam na dół. Specjalnie. Ale po co? Po co to komu? Wiecie co? F5... i F9. Dostanę to szybkie bieganie wreszcie, czy nie dostanę tego? Ja chcę tylko zejść na dół. Nie chcę nic więcej na razie. Dziękuję. Albo powiedz... Dobra, schodzę tutaj. I walcie się na... No kurwa, no. No jak? No jakim prawem? Dobra, Gorn kogoś zabił. Ja schodzę do tych pełzaczy. Dobra, pójdę tego dobić. Właśnie Gorn zginął, w teorii. Jakimś prawem jest śmiertelny. Cześć, Gorn. Natomiast zaraz Gorna ożywimy. Czy to jest twój topór? Chyba tak. Dobra, pozwólcie, że... że Gorna uratuje. Jezus, co ja robię? Co ja wyciągłam? Chciałam Gorna tylko ożywić. Założę mu... Co? What the hell? Okej. Okay. Cześć, Gorn. Witam! Znowu szukasz... Ja? Utrzymuj pozycję. Spróbuję się trochę rozejrzeć. Dobra, zaczekam przy wejściu do kopalni i postaram się, żeby nikt... Dobra, dobra. Zajmij się tam sobą. Chyba mam nadzieję, że nikt do mnie nie strzela, a jak ktoś tylko spróbuje, to uduszę. Idziemy. Na pełzacze. Wy też umiecie pluć, czy nie umiecie pluć? Fajnie by było, jakbyście jednak nie umiały. Nie powiem, byłoby wtedy naprawdę przyjemnie. Pod szóstką? Pod siódemką mam telekinezę, dobra. Bo o co chodzi? Chcę też wiedzieć, żebym nic nie ominęła. One chyba nie plują. Na szczęście. Tutaj niczego nie ma.
Dobra, to ja sobie zejdę tędy. Nie wiem, czy... Dobra, plują jednak. Dobra, to F9. Okej, nie sądziłam, że plują. Gorzej, że ja nie mam teraz... Dobra, tędy nie powinny na mnie napluć. Natomiast przydałoby się mieć jednak bieganie. Więc F5 i F9. Nie pluj na mnie. Dziękuję. I dobranoc. Dobra, siódemka. Gorzki chleb, gorzki chleb. To tego nie potrzebujemy, tych gorzkich chlebów. Czy ja tędy będę w stanie wejść? Nie wiem, poddałabym to w wątpliwość. Natomiast przydałoby się, żebym wskoczyła jednak na drugą stronę. Bo jeżeli nie wskoczę, to będziemy mieli trochę lipson. Może doskoczymy. No, tylko może nie w taki sposób. Okej, jak najbardziej się udało. Tutaj możemy teraz troszeczkę poszperać. Mamy astronomię, napój, szynkę. Coś jeszcze? Chyba nic. Tutaj możemy sobie bezkarnie przejść. Tu jest ork niewolnik. A siódemka? Coś mi pokaże. Pochodnie, stary miecz. No dobra. Mamy tego orka, którego szukamy. Darrok chcieć pomocy. Darrok ranny. Co się tu stało? Darrok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Darrok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją, Gaszluk. Ty pomóc. Darrok boli. Mhm. Co mogę dla ciebie zrobić? Darrok chcieć mocny lek. Albo Darrok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gaszlug, otruć Darrok. Darrok chcieć lek. Głupi. Głupi Darrok. Zgubić lek. Nie znaleźć. Co to jest Gaszlug? Duży zwierz. Dużo nóg ma. Gaszlug groźny. Zjadać ork. Zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze. Odzyskam twoje lekarstwo. Darrok słaby. Obcy wrócić szybko, albo Darrok umrzeć. Okej. Okay. Muszę już i... Obcy... Dobra, wiecie co? To spróbujemy w takim razie poszukać. Natomiast mamy też parę pełzaczy do wyklepania. Wolałabym je do siebie pojedynczo przyciągać. Na przykład w ten sposób, bo tamten już zaczyna na przykład pluć, bo mu się nudzi. Gorzej, że ja nie mam... Fuck. Dlaczego ta gra mi non-stop to robi? Że ja muszę robić tak, żeby cokolwiek mi się udało zrobić w ogóle. No kurde mać. No jak ja mam do tego pełzacza podejść jakkolwiek? Jak on już się na mnie strygerował? Nie wiem. Wezmę sobie tego w takim razie najpierw. Tamten sobie chyba odpuścił, czy niezbyt? Tak, chciałabym. Chyba będziemy musieli go potraktować jakimś czarem. Na przykład, nie wiem, pirokinezą? Znaczy piorunem kulistym? No, tylko... Tylko na mnie nie pluj. Dobra. Tak możemy się też bawić, nie ma problemu. Siódemka. Czy tutaj coś znajdę? Ja nie do końca pamiętam, gdzie jest to lekarstwo, więc będziemy musieli troszeczkę pobiegać. Chyba nie tutaj. Tam są natomiast nowe pełzacze.
Dobra. Tutaj jakiś pełzacz? Nie. Siódemka. Na górze jest dzban. Dobra, dziękuję. Tu jest jakiś napój. To tak, ten napój możemy na pewno zgarnąć sobie. Mamy też tego kolejnego pełzacza tutaj. Siódemka. Dobra, pobiegajmy troszeczkę i popatrzmy. Wydaje mi się, że tutaj może coś być. Pełzacz wojownik. Aha, ja tutaj byłam. I tutaj nie było nic. Tam jest jest lekarstwo orków. Dobra. Dar od bogów, jeszcze książka, ale my potrzebowaliśmy lekarstwa. Więc możemy wrócić teraz tędy naszego kochanego przyjaciela i mu to oddać. Powinien być raczej ucieszony. Wejdę tędy czy nie wejdę? No, ale mogę. Halo, dziękuję. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Obcy nie jak inne ludzie. Obcy dobry, Darrok, dziękować. Możesz już zrobić dla mnie ulu-mulu? Obcy pomóc, Darrok. Teraz Darrok pomóc obcy. Obcy potrzebować Krotak, Kastak, Dłaszkar i Ord-Antak. Obcy przynieść. Darrok zrobić ulu-mulu. Mhm. Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Darrok u ludzi długi czas. Darrok dobrze słuchać. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik. Jak Darrok. Urszak uciec. Dawno, dawno temu. Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić ulu-mulu. Ty pomóc mi? Ja pomóc ty. Co to jest Krotak? Być język ognia, język smoka. Gdzie mogę znaleźć takiego smoka? Smok mieszka w domu Darroka. Obcy musi szukać. Smok mieszka też na piasku, przy morzu. Co to jest Kastak? Być róg, cieniostwór. Róg ostry jak nóż, twardy jak kamień. Mhm. Dwachkar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. Jak wąż ugryźć, nikt nie móc uciec. Co to jest Ord-Antak? Być ząb wielki troll. Robić duża dziura w ofiara. Muszę już iść. Obcy wrócić. Jasne. Mi się wydaje, że ja mam problemy trochę z tymi składnikami, bo na przykład z ognistego jaszczura nie mogłam nic wyciągnąć, więc to niedobrze. Natomiast sprawdźmy sobie resztę rzeczy. Czy ja to mam, czy posprzedawałam? Mam skórę błotnego węża, nie kieł chyba. W ogóle mam mieszki do otworzenia z bryłkami. Także otwórzmy sobie i sprawdźmy te moje trofea. Holender. Róg cieniostwora mam, kieł błotnego węża mam i kieł trolla mam. Nie mam języka, tylko ognistego jaszczura. No dobrze. Wiecie co, to wrócimy sobie tędy. Bo w sumie nie biegliśmy jeszcze tą stroną. A będziemy mogli tutaj też w miarę szybko sobie wyjść. Gorzej, że po drodze będą chyba jeszcze jacyś strażnicy, więc będziemy musieli się z nimi uporać. Albo jeden. O, właśnie, tu jest ich parę. Ale chyba dam radę, jak tak do nich podbiegnę. O Boże, na hita. Dobra. Tak słabo zabijać własnych ludzi, ale oni są, wiecie, nastawieni do nas negatywnie, więc...
A zresztą to trochę jednak expa. Tam jest jeszcze ekipa na dole. Dobra, jest ich tutaj trochę, ale no w sumie, wiecie co, i tak muszę ich chyba wybić i tak. Więc... Dobra, nie wiem, czy gość z góry nie strzela. Natomiast wiem, że... Raczej widzę, że kopacz ma nie po kolei w głowie. Natomiast pozytywne jest to, że... Ci nam nie robią aż tak dużo. Bo strzelają z łuków, a nie z kusz. Jakby to byli kusznicy, to żebyśmy nie żyli, coś czuję. No właśnie, tak jak ten kusznik na przykład. On chyba nie wyceluje we mnie tutaj, w tym miejscu. No niech będzie. Chociaż te błyskawicznego uzdrowienia są dziwne, bo one cholera dają tyle, że nic. Wypijmy sobie takie dwa duże. I tutaj widzę, że panowie nam wstali. Okej, ty spadasz, dobra. Wykorzystam. Moment. Uciekasz, czy... Dobra, uciek. Dobra, wchodzimy jeszcze raz do gościa. Teraz mam full życia, więc nie powinno być kłopotów raczej. Zobaczymy zresztą za chwilę. Gościu się w ogóle zaciął, więc nie ma problemów. Tutaj raczej też nie znajdziemy nic ciekawego, natomiast fajnie jest wybić sobie tych ludzi dla expa chociażby. Dobra. Okej, ty widzę, że dalej uciekasz, to okej. Tu jest jeszcze jakiś strażnik. Dobra, jest was tu paru. Gorzej, że wystrzelacie z bełtów. Dobra, jeden do mnie biegnie. Nawet... No chodź. Dobra, obrywało mi się trochę, ale to nic. Kurna, no. No z czym do ludzi? Mogę się odsunąć? Proszę. No kurna! No dlaczego? Oh, nienawidzę tego. No świetnie, gro. Ojej. Dobra. F5. I poczekam na kolejnego pana, który jest tutaj na przykład. Tylko niech tamten do mnie nie strzela teraz. Widzę, że po wczytaniu gry oni się bagują. W sumie nie będę marudzić, bo to całkiem wygodne. Nie ukrywam. Cześć. Bagują się na amen. Ale dobra. Przynajmniej mam ułatwione życie, prawda? No ty musisz chyba jednak zostać stracony, żebyś nie biegał tutaj jak powalony gościu. I widzę, że tutaj są jakieś miksturki też, więc możemy zebrać. Nie wiem, czy to nie będą jakieś stałe mikstury? Nie, to są takie zwykłe. Dobra. Ale warto było chyba. Dobra, wychodzimy powoli z tej kopalni. Będzie problem z językiem ognistego jaszczura, bo ostatnio nie mogłam go wyciągnąć z tej bestii. A nie wiem, czy się nam zrespiła na ziemiach orków, bo już dwa razy ją wyrzynałam z tego samego miejsca. Więc może być kłopot. Nie spadnę, mam nadzieję, z tej drabiny. Nie. Dobra, tam na górze chyba jeszcze został jeden strażnik. Ale nie dam sobie ręki uciąć, bo nie wiem. Tutaj jest Gorn, więc wątpię, że coś tu jeszcze żyje. A nie, to zwykli strażnicy. No, ale ty mi z tą kuszą to wypierdzielaj. No, z czym do ludzi? No kurna! Widzieliście to? Co to było? To już była przesada.
Dobra, zacznę od ciebie. Tam w ogóle są jeszcze pełzacze na dole jakimś cudem. Ja widzę, że wlazłam do tej kopalni i wyjść nie mogę, nie? Dziwne to trochę. Cały odcinek w wolnej kopalni. W teorii wolnej kopalni. Zejdę tam na dół jeszcze, żeby sobie tego... Kto do mnie, kurna, strzela? Jakiś cieć. Mogę się zapisać? Dziękuję. A, bo tu jest wyjście już, dobra. Tu jest jeszcze parę strażników, z tego co widzę. No kurna, możecie przestać strzelać. Dobra, wolę zejść do pełzaczy. Tylko może pojedynczo. Pojedynczo, bo nie chcę, żeby mnie opluły. Oba naraz. No chodź. No chodź. W ogóle nie wiem, jakim cudem tamci strażnicy byli tutaj dalej. Bo przecież tam Gorn wybił przynajmniej jednego strażnika. Ja też jednego zabiłam. Także to było dziwne trochę. Ziółko uzdrawiające tu było. I trochę piwa. Ale tego piwa to już nie będę zbierać może. Dobra, napijmy się czegoś. Jeszcze jedna taka i do many możemy się napić małej mikstury. Ogólnie to będę musiała kawałek też odcinka przyciąć i ze względu na to, że MT mamy całkiem krótkie, a raczej rzadko mamy te odcinki, to będzie troszeczkę dłuższy dzisiaj. Tak, żebyśmy chociaż z tej kopalni wyszli, bo jak widzicie, trochę nam tutaj schodzi. Ja tutaj non-stop umieram w tym miejscu. Bo jak widzicie, ja próbuję stąd wyjść w ogóle. I jest z tym kłopot. Bo Gorn się nawet zbugował. Okej, ten strażnik nie ma życia. To mogłam tego kusznika zabić. Ale nie bójcie żaby. Nie wstanie raczej prędko. Bo nigdy już nie wstanie. Okej, to był ostatni strażnik. Gorn tutaj gdzieś tańcował, ale on powinien nam się teraz zrespić przed tym. Przed kopalnią, z tego co pamiętam. Więc spróbujmy wyjść z kopalni. I powinno być po sprawie wszystko. Mamy wreszcie też odbite to miejsce. Gorzej jak nam się Gorn nie pojawi. Ta. Widzę, że Gorn jest znowu martwy. Oj, popieprzyłam trochę. No. Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. Mhm. Do zobaczenia. Jasne, w porządku. Moi drodzy, wydaje mi się, że takim akcentem powinniśmy polecieć do Xardasa. A przynajmniej w tamtą okolicę. I teraz... spróbujemy sobie... iść po język ognistego jaszczura. Tylko, że się pogubiłam. Co ja robię ze sobą? Dobra, musimy iść na górę do Xardasa i sobie zeskoczymy. Chciałabym się zająć tym ognistym jaszczurem, bo wtedy w kolejnym odcinku wrócimy sobie po to Ulumulu, tak jakby. I będziemy mieli już wszystko w jednym kawałku. Natomiast wyskoczymy sobie po tej stronie. Tutaj
tutaj nie powinno nic żyć w tym miejscu, ewentualnie ognisty jaszczur. Więc potuptajmy i popatrzmy. Resztę rzeczy mam. A ogniste jaszczury, z tego co pamiętam, były tutaj. Tak, z tego co widzę, pojawił się nam ognisty jaszczur. Ja spróbuję się z nim teraz jeszcze pobawić. No, tylko... żebym się nie dała podpalić. Dobra, mamy. Mam z niego język, mam z niego język. Super. To co? Przeteleportujemy się jeszcze do nowego obozu. I pędziemy jeszcze na szybko do starej kopalni. Myślę, że sobie zakończymy to, żebyśmy mieli już Ulumulu w dzisiejszym materiale. Będzie troszeczkę dłuższy, ale tak jak mówię, Mroczne Tajemnice pojawiają się tylko raz w tygodniu, więc myślę, że będzie to fair, żeby te odcinki były około 50-minutowe nawet. I cóż, na tym będziemy sobie kończyć. Mam nadzieję ogólnie, że Wam się podobał dzisiejszy materiał, że jakość dźwięku była naprawdę na dobrym, wysokim poziomie. Bo tak jak mówię, liczę na to, że ten mikrofon będzie mi towarzyszył już przez kolejne parę dobrych lat. Szczególnie, że Novox NC1 towarzyszył mi praktycznie od serii z Gothica 1, którą robiłam na kanale, czyli to było w 2017 roku. Czyli był ze mną jakieś 4 lata mniej więcej, tamten Novox. Wymieniłam teraz właśnie na nowy model, który wyszedł w tamtym roku, z tego co mi się kojarzy. Zastanawiałam się ogólnie też nad innymi jakimiś mikrofonami, natomiast mam już sprawdzoną tą markę Novox i szczerze mówiąc też oglądałam różnorodne recenzje właśnie tych wszystkich mikrofonów, no i wyszło na to, że jednak najlepiej wypada albo ten Novox NCX, albo jeszcze myślałam o mikrofonie Genesisa, natomiast z nim był taki kłopot, że bardzo łapał szumy. Ja narzekałam, szczerze mówiąc, na Novoxa NC1, na to jak on łapał, a co dopiero tamten. Miałam świadomość, że może być jeszcze gorzej, dlatego wolałam po prostu zainwestować w Novoxa NCX, szczególnie, że też był tańszy. Co ciekawe, czy jak ja tędy zejdę, to gdzieś dojdę? Nie. My musimy chyba przejść tędy. Chyba na pewno. I tędy. Zaraz będziemy mieli nasze Ulumulu. Widzę, że w tej kopalni łatwo jest się zgubić, bo ja się w sumie już zgubiłam. Już nie wiem, gdzie łażę i chyba zrobiłam jedno wielkie kółko? Nie, dobrze, idziemy. Także mam nadzieję, że Wam się przyjemnie słuchało, przyjemnie oglądało. Będziemy się słyszeć oczywiście w nowych materiałach z Kronik Martany. Na Mroczne Tajemnice trzeba będzie poczekać. A teraz jeszcze porozmawiamy sobie z Tarrokiem. Mam już wszystkie przedmioty i nowy poziom sporządzenia Ulumulu. Obcy być silny wojownik, dać rzeczy. Tarrok zrobić Ulumulu. Gotowe. Obcy nosić Ulumulu, być dumny. Tarrok teraz spać. Mhm. Tak. I mamy Ulumulu, które prezentuje się tak. Ulumulu świadczy o wielkiej siły i odwadze posiadacza. Wojownik, który nosi ten oręż, nie musi się obawiać ataku ze strony orków. Obrażenia 150, wymagana siła 50, czyli on jest nawet fajną w sobie bronią, z tego co widzę. Tylko, że jest dwuręczny. No, czyli jest trochę wolniejszy, wiadomo. Ja nie umiem się bić na przykład tym. Ale no, jest fajnie. Także moi drodzy, w kolejnym odcinku udamy się na ziemię orków. Udamy się do miasta orków i chyba wejdziemy sobie do tej świątyni. Troszeczkę się cykam, ale no niestety już chyba pora na to. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Słyszymy się już w kolejnym. I co? Trzymajcie się i cześć!